plurimos annos, plurimos, plurimos annos, plurimos. Ten list był piękny i rzeczywiście trafił mi do serca, bo on jest właśnie prawdziwy i on jest, i to, tam każde słowo znaczy to, co znaczy. I dlatego jestem naprawdę bardzo wdzięczna. A ja sobie, ale bardzo przepraszam, bo jestem zupełnie nieprzygotowana do przemówienia jubileuszowego. Zupełnie. Natomiast chciałabym powiedzieć, że uważam, że nasz zawód, to oczywiście powiem straszliwy banał, ale ponieważ tak długo jestem w tym zawodzie i tyle meandrów już przeszłam, tyle przełomów, tyle strasznych różnych rzeczy, to ja pomyślałam sobie, że właściwie nie wiem, czy teraz bym wybierała zawód, czy wybrałabym ten zawód. Teraz, kiedy Państwo mówią te rzeczy takie piękne, kiedy podkreślają znaczenie wartości i wierność, i znaczenie wierności wartością, to znowu pomyślałam, że warto, ale jednak no jest to no, zawód, przepraszam, że mnie taki bał, ale po tylu latach, no jednak jest to bardzo niebezpieczny zawód. Ja widzę, no i to jest bardzo bolesne, jak tak właśnie patrzę wstecz, jakie to jest bolesne i jak to jest często wstydliwy i haniebny zawód. I tu naprawdę trzeba mieć charakter, no i to jest bardzo ciężko. I to prawda? Coś trzeba mieć. Plurimos annos, plurimos, plurimos annos, plurimos. Chciałem w imieniu zarządu oddziału dolnośląskiego przekazać najlepsze życzenia. Zdrowia, zdrowiny twórczej i wszystkiego, co najlepsze. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że mogę uczestniczyć w takiej uroczystości. Powiem, że przyjaźnię się z panią Haliną Cieszkowską, która urodziła się w roku 1921. Raz w tygodniu się z nią spotykam, czytam jej rozmaite wspomnienia. Halina Cieszkowska powiedziałaby tak, o jaka pani jest młoda! Tak krzyknęła, kiedy powiedziałem, a ile pana mama ma lat? 87. Jaka młoda, jak ja jej zazdroszczę. Więc tego wieku zazdrościmy. Bardzo się cieszymy, że możemy obchodzić wspólnie jubileusz, urodziny. Przeczytam list, który do pani skierowaliśmy i skromny dyplom i oczywiście skromny bukiet kwiatów, który pan Jan Poniatowski dzierży w dłoni. Szanowna pani redaktor, niezwykły pani jubileusz 90. urodzin, czyli młodość, 60-lecia pracy radiowej. 60-lecia pracy radiowej. Zazdrościmy. 66 lat. I 50-lecia przynależności do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. No powinny być brawa jakieś. No naprawdę. Jaki mamy honor, szczęście i radość czcić razem z panią, skłania nas do refleksji nad pięknym dziełem pani życia. Owo dzieło to nie tylko owoc wspaniale uformowanego umysłu, lecz również niezliczone porywy wielkiego serca, wrażliwego na ludzką krzywdę i doświadczoną gorycz. Choć pani rodzinne korzenie tkwią na kresach II Rzeczpospolitej. A nie wiem, czy Lwów to były kresy. Nie, ale ciąg dalszy. A atmosfera Lwowa przeniknęła najważniejszy okres pani życia, od dzieciństwa po dzień dzisiejszy. Jednak Wrocław i Dolny Śląsk, a także cały kraj ma szczególne powody, aby wyrazić pani wdzięczność i włączyć panią do grona osób wyjątkowo zasłużonych dla dziennikarstwa i kultury polskiej. Składając dziś pani w imieniu społeczności dziennikarzy polskich jubileuszowe gratulacje, pragniemy życzyć pani dalszych sił w pracy na rzecz wartości, którymi pani od lat niestrudzenie służy, a także zdrowia i życzliwości przyjaciół, których tak wielu ma pani wśród dziennikarzy. Podpisano przez Stowarzyszenia Dziennikarzy.
dziennikarzy polskich, bardzo jesteśmy wszyscy wzruszeni, że możemy uczestniczyć w takiej pięknej chwili i w takim pięknym jubileuszu. I to jest twój bukiet, który ufundowałem. To powinienem tu przyklęknąć. Plurimos annos plurimos, plurimos annos plurimos, annos, annos plurimos. Cieszymy się, że mamy tak wspaniałą dziennikarkę w naszym roku. Plurimos annos plurimos, annos. Wielu, wielu szczęśliwych, dobrych, pełnych życzliwości i ludzkiej miłości lat ci życzymy. I daj Boże zdrowia, jak to mówili w Lwowie. Nie, nie. To tak symbolicznie. Nie, nie, proszę nie śpiewać to. Właśnie proszę, jaka szkoda, że kultura klasyczna zamiera. Plurimus annos. Proszę bardzo. Plurimus annos, plurimus, plurimus annos, plurimus.